32 tony, 15 metrów długości, 3 metry wysokości i 1 800 000 zł koszt takiej oto myszki ropy Euromaus 4. Pytanie, dlaczego tak drogo, ale to może wy mi odpowiecie w komentarzu, dlaczego. Ja wiem tyle, że jeżeli chodzi o niezawodność takiej maszyny, ona musi być w 100% sprawna przez cały sezon. Taka firma, która ładuje buraki cukrowe, nie może sobie pozwolić na przestoje, nie może sobie pozwolić, że cukrownia z powodu niedostarczenia buraków stanie. Kary są takie duże, że to może taką firemkę znieść z powierzchni ziemi. Dlatego tak ważne, żeby tu wszystko było dopracowane, żeby działało niezawodnie i żeby maszyna przed sezonem była przygotowana w 100%. Żółte naczynia w rzepaku to jedna z metod, żeby sprawdzić, czy na naszej plantacji występują szkodniki. Ja tutaj rozglądam się za słodyżkiem, jakie sztuki wpadły, ale ciężko mi ocenić, czy już wykonywać zabieg, czy nie. Możemy jeszcze posłużyć się taką metodą nieco prostszą i po prostu przejść z tą jakąś miseczką, jakąkolwiek, do każdej rośliny i strącać szkodniki do takiej miseczki. Na razie jest zimno, jedyne co tutaj wpada to przemrożone górne pąki, więc to nie jest jeszcze czas na zabieg, ale te temperatury wzrastają i może się okazać, że 1-2 dni będzie nalot słodyżka i wtedy musimy interweniować bardzo szybko. Te takie zwiotczałe roślinki tutaj obok mnie to efekt lokalnych przymrozków. Temperatura spadała w moim rejonie do minus 1, minus 2 stopni. Nie powinien to być jakiś większy problem dla rzepaku. Przy wzroście temperatury zaraz się zregeneruje. Rzepak jest obecnie jedną z roślin, która odczuwa skutki wycofywania substancji z naszego rynku. Wyleciał dimetoat, wyleciał chloropiryfos, czyli takie substancje, które były na rynku jednymi z najskuteczniejszych w zwalczaniu szkodników. Ale słuchajcie, nie ma co tutaj się załamywać, nie ma co lamentować, że to już koniec uprawy rzepaku i nic nam więcej nie zostały. Są jeszcze alternatywy na rynku i zamiast właśnie szukać jakichś problemów i narzekać, użalać się, trzeba znaleźć odpowiednie rozwiązanie, zobaczyć, co jest dostępne, co jeszcze możemy zrobić. Ja tutaj przy słodyżku, ze względu na właśnie wycofywane substancje, zastosuję w tym roku Carnadine i Caiso. Carnadine to jest nic innego jak acetamipryt, czyli taka substancja dosyć znana już na rynku, a Caiso to jest pyretroid. Mamy przed sobą ładowarko do czyszczarkę, czyli maszynę, która po pierwsze ładuje buraki cukrowe na ciężarówki, po drugie doczyszcza je. Jeżeli mamy na polu chwast na chwaście, no to nie ukrywajmy, nawet ta maszyna sobie z takim czymś nie poradzi, ale wstępnie te buraki doczyści, a zależy nam, żeby już w cukrowni były jak najmniejsze potrącenia. Jest tutaj 10-metrowy stół podbierający, wjeżdżający w pryzmę z burakami. Taki rozgarniacz, który chodzi sobie na boczki i tą pryzmę rozgarnia. No a tutaj ten wysięgnik i ta guma służy do tego, żeby już przy końcówce załadunku, jeżeli pryzma się kończy, pomóc sobie w nagarnianiu buraków cukrowych właśnie na te tutaj wałeczki. Czyli wałki tutaj wstępnie doczyszczają na początku, później buraki są doczyszczane po całej długości na taśmie.
ale głównie służą do tego, żeby przemieścić te buraki na środkową taśmę. Tutaj cały czas widać uszkodzenia mrozowe na moim rzepaku. Właśnie jestem po szacowaniu szkód. Za około tydzień, dwa zobaczę, ile tutaj się udało uzyskać, jeżeli chodzi o odszkodowanie. Ewidentnie praktycznie każda roślina oberwała. Jak widzicie, pierwsze sztuki na tym polu zaczynają kwitnąć. I to jest oczywiście znak dla rolników, żeby uważać na pszczoły, żeby robić zabiegi najlepiej wieczorem. Poranne zabiegi też są dosyć dla pszczół niebezpieczne. To jedno, co możemy zrobić. A druga sprawa, to możemy oczywiście stosować substancje, które dla pszczół są bezpieczne. I tutaj sami wiecie, że ta grupa neonikotynoidów, grupa zapraw, które zostały wycofane, no zrobiła tutaj troszeczkę szkody w rolnictwie pod takim kątem, że nie wiadomo, czy te pszczoły chroni, czy nie. Natomiast rolnicy zaczęli stosować jeszcze więcej innych środków, dużo bardziej szkodliwych, żeby poradzić sobie ze szkodnikami. Acetamipryt z karnadinę jest praktycznie z tej samej grupy, ale to nie znaczy, że należy wrzucać tą substancję do tego samego worka, co te zaprawy. Dlatego, że ta substancja jest praktycznie z kilkaset razy mniej szkodliwa dla pszczół. I kolejna sprawa, że została zarejestrowana w Unii Europejskiej na kolejne 15 lat do użytku, co oznacza, że stwarza jakby bardzo małe zagrożenie, jeżeli chodzi o nasze zdrowie i zdrowie pszczół. Zbiornik paliwa, który możemy tutaj wysunąć na 4 metry do góry, samo ramię ma 9 metrów długości i nie służy tylko do tego, żeby magazynować tutaj paliwo, ale również do tego, żeby być przeciwwagą do tego 12-metrowego wysięgnika, który już bezpośrednio ładuje buraki na ciężarówkę. Chodzi o to, żeby maszyna nie przechylała się ani na lewą, ani na prawą stronę, tylko równo koła szły po polu. Mamy tutaj też takie koła stabilizujące. Ropa tutaj w każdym modelu wprowadza zmiany w rozwiązaniach, w maszynie. W poprzednim modelu tego nie było, natomiast tutaj z przodu i z tyłu są takie koła do stabilizacji podczas jazdy po drodze. Ta maszyna, jak się rozpędzała, potrafiła się bujać do przodu, do tyłu, a tutaj te kółka mają jakby niwelować takie ruchy. Całość napędzana jest przez silnik Mercedesa, 7,2 litra, 240 kW. Środek na roślinie działa po pierwsze powierzchniowo, czyli cała roślina jest tutaj po wierzchu chroniona. Działa również wgłębnie, to znaczy, że jest dostępna ta substancja jeszcze w głąb tych tkanek, nie tylko z samego wierzchu, ale też działa układowo, to znaczy, że krąży po całej takiej roślince w każdej części, czyli podczas zabiegu taki rzepak nie musi być w 100% pokryty cieczą, wystarczy, że gdzieś te kropelki tutaj spadną, substancja się po roślinie rozniesie i taka bardzo fajna rzecz, ta substancja krąży również, kiedy ta roślina się rozwija. To znaczy tak, większe stężenie będzie w tych częściach starszych, natomiast te nowe przyrosty, stężenie będzie mniejsze, ale cały czas będą w pewien sposób chronione. Te części, które na bieżąco przyrastają, a jak sami wiemy, w takim okresie kwietniowo-majowym te przyrosty mogą być naprawdę spore. To działanie systemiczne i wgłębne może być o tyle ważne podczas zwalczania szkodników łuszczynowych. Pryszczarki, chowacze, gdzie te szkodniki
Larwy pojawiają się na przykład w łuszczynach, tam robią największe szkody, albo w łodygach w środku. Dlatego krążąca substancja no, na pewno spowoduje to, że te szkodniki będą tam niszczone. Także tutaj mamy całe centrum dowodzenia, kamery, komputer, joysticki, którymi sterujemy taśmą, załadunkiem, wszystkie opcje dostępne. Nie będę ukrywał, nie jestem tutaj wielkim specjalistą, choć przez jakiś czas tam bardzo krótki ładowałem, ale to były takie pojedyncze epizody jedno-dwudniowe, więc nie będę tutaj się robił za eksperta. Zobaczcie, jak ten panel tutaj wygląda z przodu. Tu są kamery, tutaj mamy wszystkie funkcje maszyny, czyli wałki, obroty, różnego rodzaju ciśnienia, parametry, które sprawdzają, czy wszystko tutaj dobrze pracuje. Tutaj właśnie na całej długości taśm, jak te buraczki od początku przechodzą przez całą długość maszyny, na tym wysięgniku tutaj buraki są doczyszczane, czyli wszystkie jakieś chwasty, ziemia jest wstępnie tutaj oczyszczana. Zobaczcie, tutaj jeden słodyszek już sobie w środku siedzi, a to oznaka, że zaczyna się na roślinach pojawiać. Nie jest aż tak bardzo groźny w takiej fazie, czyli luźnego pąka. Wtedy może uszkadzać właśnie takie pojedyncze pączki i to jakiejś wielkiej straty na plonie nie ma, no chyba że tych słodyszków jest bardzo dużo. Natomiast większe szkody może powodować w fazie takiego luźnego pąka, ponieważ z tej pozycji, jak sobie siedzi, obgryza kilka pączków naraz. One są bardzo małe, jeszcze nie rozwinięte i wtedy najłatwiej je uszkodzić. Dlatego tak ważne jest, żeby w miarę szybko zainterweniować. Pyretroid Kaiso do takiego zwalczania szybkiego, natychmiastowego, czyli substancja zostaje zastosowana, słodyszek od razu ginie. Natomiast acetamipryt jest już rozłożony troszeczkę dłużej w czasie, czyli działa podczas wzrostu rośliny. Tym joystickiem sterujemy całą łapą do podbierania buraków. Cyk. I przykładowo zbieramy buraczki. No i teraz, żeby rozpocząć załadunek, mamy ten żółty przycisk. I wciskamy i już powoli nam się tutaj będzie rozkręcać maszyna. Tu jest bardzo ważne w kamerze. Mamy podgląd całego tego dzioba od dołu. Jak buraki zostają, żeby nie zostawiać, widzimy wszystko, czy nam ucieka. Musimy bardziej wtedy stół cały docisnąć, dociskowy. No i też można myszy podglądać, jak harcują. Przestawiamy do pozycji ładowania. Tu mamy różne funkcje, możemy każdy odcinek taśmy wyłączyć, każde wałki przykładowo i zatrzymujemy. Czasami może coś wpaść, możemy też to wszystko cofnąć. Wysuwamy, tak jak prawie że ręką, delikatne ruchy. Chwilka, może nie trafimy na auto, 30 sekund i z pół tony nam buraków może wylecieć, a to wtedy jest ciężko pozbierać to wszystko. Tu są blachy przednie, hamulec, a to jest guzik do automatycznego składania i rozkładania. To jest bardzo przydatne, to się najczęściej używa. I tu mamy jeszcze dodatkowe opcje każdej taśmy. Każdy element wchodzimy, czy wiatrak, co możemy sobie sterować. Wszystko na komputerze pokazuje. No i oczywiście maszyna oczywiście też ma wagę. Ile buraków na auto załadować, gdyż cukrownia przyjmuje do 40 ton i nie można więcej, i ta waga jest bardzo dokładna, gdy są wyczyszczone dobrze rolki, także trzeba dbać o czystość rolek i oczywiście odpowiednie kąty załadunku, to też mogą wpłynąć na wyniki wagi.
nadzieję, że cały odcinek Wam się podobał. Jeżeli chodzi o kolejne prezentacje, to jakaś łapeczka w górę i pewnie jeszcze do czegoś podejdę, ponieważ u nas w firmie jest również ROPA Euro Mouse 5, czyli jeden model wyższy. Nie ma tam dużych różnic, ale mogę też pokazać, jak to wygląda od środka.